Dzień dobry. To jest rozmowa z panem burmistrzem Radomyśla Wielkiego, z panem Józefem Rybińskim i z panem wiceburmistrzem Radomyśla Wielkiego, z panem Stanisławem Lączakiem. Proszę panów, jesteśmy w czwartym roku kadencji bieżącej kadencji samorządu Radomyśla Wielkiego. Może kilka słów na temat najważniejszych przedsięwzięć, które w ciągu tych ostatnich lat zostały wykonane. Proszę bardzo, może pan burmistrz. Tak, ta kadencja, te trzy lata, teraz czwarty, trzeba powiedzieć, że jest dobra. Jak użyję słowa, że bardzo dobra, to nie będzie tutaj żadnej przesady. W tym okresie udało się nam rozwiązać wiele problemów, wiele tematów, które w jakiś sposób ułatwiają życie mieszkańcom, powodują, że to życie w terenach wiejskich bardziej przyjazne, bardziej bezpieczne. Zadań jest wykonanych mnóstwo. Ja skierowałbym, i tu się podzielimy z kolegą, najwięcej to i najbardziej to odbierane przez społeczeństwo to są drogi i chodniki, bo to poprawia bezpieczeństwo użytkowników, pieszych i kierowców, ale to może sobie burmistrz Lączak na ten temat. Ja bym się odniósł do infrastruktury z zakresu ochrony środowiska. Tu można powiedzieć, bo to są potężne kwoty, skanalizowaliśmy miejscowość Dąbie i to w pełnym zakresie, sieć główna i przyłącza. Skanalizowany jest Ziarzec i pozostała część Radomyśla. I w tej chwili jesteśmy już na etapie realizacji oczyszczalni czy kanalizacji sanitarnej poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w miejscowości Janowiec i miejscowości Partynia. Są to miejscowości oddalone od jak gdyby centrum, a zatem budowa kanalizacji sieciowej jest bardzo kosztowna i w związku z tym ten problem rozwiązujemy poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków jako chyba jedni z pierwszych w tym rejonie i w roku ubiegłym zostało oddane 68 takich oczyszczalni. Chcę też zwrócić na oświatę. W tym okresie poprawiliśmy znacznie bazę oświatową, czyli remontując, udoskonalając, poprawiając naukę, warunki nauki, ale przy okazji to było oddanie pięknej szkoły po remoncie w Rudzie wraz z salą gimnastyczną. To również przy szkole, przy gimnazjum, wyremontowanie gimnazjum, termomodernizacja za duże pieniądze, to wybudowanie Orlika. Wiele w oświacie się dzieje i to najlepiej w terenie sprawdzić. I dużo się dzieje w zakresie sportu, nie tylko dla dzieci, ale szeroko dla sportu, dla młodzieży. Jeżeli powiem, że mamy 13 miejscowości i w każda miejscowość ma boisko sportowe, może nie na miarę boisk olimpijskich, ale w tych 13 miejscowościach 11 mamy drużyn. Nie ma takiej skali porównawczej w innym powiecie, żeby w jednej gminie było aż 11 drużyn. Nie wszystkie to są zawodowe, część gra w lidze powiatowej, bo nam nie chodzi o uprawianie jakiegoś tutaj sportu zawodowego, chodzi o ruch, o integrację młodzieży, żeby ta młodzież zamiast iść pod kiosk miała się gdzieś spotkać, wyżyć. I mówię, tu jesteśmy z tego dumni, że każda miejscowość u nas ma swoje wojsko sportowe. Idąc dalej, na dzień dzisiejszy mamy 5 sal gimnastycznych pełnowymiarowych,
mamy dwie mniejsze, trzy mniejsze. W tej chwili idziemy w budowę boisk tak zwanych małych orlików w zasadzie przy każdej szkole. Wybudowane jest w tej chwili dwa. W Podbożu i w Ziarcu będzie budowanych kolejnych sześć boisk w tym roku. W zasadzie pozostanie nam tylko dwie miejscowości, które nie będą miały tych boisk, ale myślę, że w najbliższym okresie będą to boiska wielofunkcyjne dla piłki siatkowej, piłki ręcznej, kosza, futsalu, rehabilitacji, bo to będą boiska i rehabilitacyjne z możliwością tu rehabilitacji, czyli jakiegoś tam uprawiania sportów wysiłkowych przez osoby starsze i dorosłe, czyli takie, które tutaj no, wytrzymają również i jak gdyby używanie przez młodzież, gdzie zawsze wiemy, młodzież ma troszeczkę inny temperament. Czyli powiedziałbym, że w ostatnim okresie czasu dla szeroko rozumianego sportu szkolnego i miejskiego w gminie Radomyśl zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo wiele i cieszy mnie, że dla tej grupy społecznej, czyli dla dzieci, dla młodzieży udało się i uda, no bo to będziemy w tym roku realizować tak wiele i niech młodzież czuje się w terenach wiejskich, że niczym warunki na wsi nie odbiegają od miasta, a powiedziałbym, że niekiedy nawet i będą to lepsze, no bo są to mniejsze skupiska, czyli jak gdyby dostępność dla tej szerokiej grupy młodzieży będzie większa. No, tu wspomniałem przed chwileczką, oddaliśmy rzeczywiście piękną szkołę w Rudzie z tą salą gimnastyczną, też ogólnodostępną, czyli można powiedzieć, że oświata, baza oświatowa w gminie, no nie możemy się jej powstydzić, jesteśmy dumni. Przy okazji powiem, że jako jedna z nielicznych gmin, no nie, jakoś inaczej podchodzimy do oświaty, nie likwidujemy szkół i powiem tak, że zrobimy wszystko, żeby tych szkół nie likwidować, bo to jest problem złożony, to, że mamy poniżej 3-4 szkoły, poniżej 50 dzieci, to z jednej strony rzeczywiście duże koszty, ale mamy pełną świadomość, że to jest środowisko, szkoła to jest miejscem, gdzie skupiają się wszyscy i skupiają się dorośli, czyli rodzice, ale skupiają się dziadkowie, babcie. Tu szkoły pięknie mi wychodzą naprzeciw, organizując właśnie takie integracyjne spotkania z różnych okazji tu przed dyrektora Michaela Mczoła, bo wciągają mi te osoby starsze. Ktoś kiedyś powiedział, że na wsi nie ma bezdomności. Ja bym powiedział, że na wsi jest większa bezdomność niż w mieście, bo w okresie powiedzmy jesienno-zimowym, oddalony od centrum, od ludzi, człowiek starszy, bo wiele wyjechało, czuje się tutaj opuszczone, więc jak go się z tego domu wyciągnie, chociażby do tej szkoły, na różne spotkania, to jest to naprawdę piękne. Skoro jestem przy oświacie, to też z dumą mówię, bo pewnie nie ma drugiej takiej gminy w okolicy, że w gminie mamy 11 przedszkoli. W tym w tej chwili uruchomione przez gminę 5, oczywiście współfinansowane ze środków zewnętrznych, unijnych, za darmo. Jest 6 przedszkoli niepublicznych. No, ich sytuacja w momencie, gdy uruchamia gmina, jest nieco trudniejsza, ale na dzień dzisiejszy działają i mam nadzieję, że w tym roku, a jeżeli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym, w kolejnych dwóch miejscowościach zostaną uruchomione kolejne przedszkola. Mam tu na myśli przedszkole w Podbożu i w Ziarcu, czyli no nie ma drugiego powtórzenia takiej gminy, żeby dzisiaj można powiedzieć, jeżeli dziecko w gminie Radomyśl chce uczęszczać do przedszkola, to po prostu ma miejsce. Dziś mamy więcej miejsc
niż chętnych. Mówię, no z tego jesteśmy naprawdę dumni. No z kultury, ja myślę, że my tu nie wchodzić w inne działki, to te piękne nasze dwie sztandarowe imprezy, podkarpacki konkurs wieńca dożynkowego, wspaniała wojewódzka impreza, która no, pokazuje to piękno naszej polskiej wsi. U nas każda miejscowość ma jest tak zorganizowana, że te grupy tworzą wieniec. To ma podwójne znaczenie, że najpierw z tym wieńcem, raz przy wiciu tego wieńca gdzieś się skupiają, dwa idą później do kościoła 15 sierpnia, później idą na dożynki gminne, idą na podkarpacki wieniec, idą na powiatowe. Jest to właśnie podtrzymanie tej naszej pięknej polskiej, chłopskiej tradycji i nie wolno nam o tym zapomnieć. Musimy robić wszystko, żeby nam to nie ginęło, żeby to dalej pokazywać, umacniać, bo to jest całe piękno naszej polskiej wsi. No, trzeba też wspomnieć o podkarpackim konkursie wędlin, bo która już raz edycja w tym roku ma mieć charakter wyjątkowy, no bo musimy mieć świadomość, że jesteśmy jednym z największych rejonów w kraju, jeżeli chodzi o małe zakłady przetwórstwa mięsnego. No wiemy, no tu się mówi, że może ich w przyszłym roku już nie być, tych naszych tradycyjnych wyrobów. To jest niemożliwe, ja nie wierzę, że ktoś by mógł dopuścić, że te wyroby, które przez lata, przez wieki były naszą chlubą, że teraz w drodze, nie wiem, jakichś decyzji administracyjnych mogłyby zejść z naszych stołów, a szczególnie w okresach wielkanocnych. To jest niemożliwe, jakoś musimy sobie z tym poradzić. My jako gmina bardzo mocno wspieramy te zakłady w tych działaniach, żeby ich uchronić od jakichś, powiedzmy, tych perturbacji czy ewentualnie ustawowej likwidacji. Ja myślę, że na tym ja bym tutaj zakończył, bo tu mowa jest można mówić dużo. Jeszcze może na dwa fakty zwrócę uwagę. Na pierwszy, to moi drodzy, gmina Radomiesz Wielki pięknie się nam rozwija. Naprawdę przy współpracy mieszkańców z gminą pięknie nam się rozwija. Są coraz piękniejsze te miejscowości, ale moi drodzy, to co robimy, to robimy, to jest naszą siłą. To jest moją radę, że dzięki pozyskiwaniu pieniędzy z różnych źródeł zewnętrznych, nie tylko unijnych, z różnych źródeł. To jest naszą siłą. Moje powiedzenie złotówka z zewnątrz, złotówka gminy. My zabezpieczamy pieniądze jako wkład własny, resztę to pieniądze z zewnątrz i tych pieniędzy co roku jest naprawdę dużo. Jeżeli tylko powiem, w 2013 roku 34 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych, to prawie 10 milionów w jednym roku pieniędzy zewnętrznych. To pokazuje, gdzie jest nasza siła, bo my należymy do gmin biednych, a jeżeli dodam, że znowu gmina Radomiesz Wielki ma najniższe podatki, nie tylko w powiecie mieleckim, w szerokiej okolicy, no to też dowodzi, że tak nie szukamy tych pieniędzy w kieszeniach mieszkańców. Tyle, dziękuję. Może właśnie teraz o kwestii infrastruktury drogowej. Wiadomo, że ona też jest miarą jak gdyby sprawności samorządu i komfortu życia mieszkańców. Proszę bardzo. Tak, Burmistrz powiedział praktycznie o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy. Jeżeli chodzi o drogi, to w tej kadencji samorządu są one priorytetem, ale w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa. Więc priorytetem są chodniki przy drogach. I to zarówno przy drogach gminnych, jak i powiatowych. W tamtej kadencji przypomnę, że główny nacisk był położony na to, żeby wykonywać nowe drogi asfaltowe, kłaść dywanki asfaltowe na drogach kamienistych i w tamtym roku w ogóle na terenie gminy, na wszystkich drogach, zarówno gminnych, jak i powiatowych, jak i wojewódzkich, to wykonano ponad
105 km nowych dywaników asfaltowych. W tym roku, mówię, skoro mamy większość praktycznie w 95% drogi asfaltowe, to chcemy poprawić bezpieczeństwo, bo jest taka potrzeba, mamy coraz więcej samochodów, coraz więcej ludzi chyba w tej chwili zaczynają też spacerować i żeby uniknąć niebezpieczeństwa i wypadków związanych z potrąceniami, to zaczynamy intensywnie budować chodniki przy drogach gminnych, powiatowych, bo co prawda przy powiatowych my nie budujemy, buduje powiat, ale my w 50% współfinansujemy. I w tej kadencji na pewno kilka, ponad 10 km grubo powstanie tych chodników. Myślę, że z powiatowym to będzie około 20 km. I tak też będzie w tym roku. Myślę, że te inwestycje są bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane i nie tylko poprawiają bezpieczeństwo, ale również estetykę miejscowości, bo jednak następuje uporządkowanie poboczy, zakrzaczeń, zdecydowanie wizerunek miejscowości się poprawia. Chcę jeszcze tutaj przy tej okazji, jeżeli pan redaktor by pozwolił, uzupełnić wypowiedź burmistrza i jeżeli chodzi o funkcjonowanie gminy w zakresie na przykład promocji. Burmistrz mówił tutaj o imprezach promocyjnych gminy, o wykorzystywaniu walorów do promocji, a więc czym mamy w tej chwili intensywne działania i prowadzimy na przykład na bieżąco Goniec Radomyski. Jest nowa strona internetowa na bieżąco prowadzona. Staramy się informować też i w prasie o większych naszych tutaj zamierzeniach. Mamy stronę internetową na tyle nowoczesną i tak skonstruowaną, żeby była łatwa i przyjazna dla ludzi, powiedziałbym 50+, czyli dla starszych, albo coraz częściej ludzie starsi korzystają z internetu. I myślę, że ta strona jest tak skonstruowana nawet graficznie, żeby była łatwa w obsłudze i czytelna. I tam też mamy specjalną rubrykę komunikaty dla mieszkańców, dla inwestorów, dla turystów. Mamy oczywiście też link, czyli katalog, który mówi o aktualnych wydarzeniach i łatwo można sobie zobaczyć sportowe, gospodarcze, społeczno-gospodarcze wydarzenia. Także zdecydowanie myślę, że tu nastąpiła poprawa. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Burmistrz o tym wspomniał, o tej polityce niskich podatków, ale chciałbym też wspomnieć, że przy tej okazji chcemy promować nasz rodzimy biznes, tworzyć dla niego warunki. To oczywiście niskie podatki to jest podstawa, ale też i tereny pod inwestycje. Mamy takie tereny na terenie gminy w Radomyślu Wielkim, przy ulicy Przemysłowej. W tej chwili myślimy o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania na tereny przemysłowe, ale też staramy się symbolicznie niejako promować nasz lokalny biznes, stąd coroczne spotkania noworoczne biznesu, na których zapraszamy największe zakłady, a w tym roku pierwszy raz w 2014 były zaproszone praktycznie wszystkie osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, nawet i drobni sklepikarze, bardzo sobie cenią ludzie biznesu tego typu spotkania i wyróżnienia, które otrzymują, są dla nich no, takie prestiżowe i cenne. A chcę powiedzieć, że chociażby dyplom przyznany przez burmistrza, najlepszego podatnika, wiszący na ścianie w jakiejś firmie i kontrahent, który przyjedzie, który chce nawiązać kontakty, no to już ma sygnał jasny, że ta firma jest dobrze oceniana i jakby ma niezłą wiarygodność. I w związku z tym no, ta promocja, ten sposób poprawianie wizerunku naszego biznesu, myślę, że jest cenny i doceniają to sami przedsiębiorcy. Staramy się na bieżąco jakby dostosowywać naszą tu politykę informacyjną dla mieszkańców. Oczywiście są wiele jest tu pomysłów, żeby jeszcze jakieś ekrany świetne umieszczać, ale oczywiście też mierzymy siły na zamiary, na ile nam tu środki finansowe pozwalają. To staramy się tu funkcjonować po to, żeby też oczywiście jak najmniejszym kosztem realizować te zadania podstawowe w zakresie promocji, wykorzystując przy tym nasze lokalne tutaj tradycje i nasz lokalny potencjał. Dziękuję. To dziękuję bardzo w takim razie panom. Ja że, tak, tak, proszę bardzo. Bo wydaje mi się, no. Tak, w dyskusji z mieszkańcami, gdyby ktoś
10 lat temu, przedstawiając jakąś wizję, jak ta gmina będzie wyglądać, powiedział, że tak będą wyglądać nasze miejscowości, że tak będzie wyglądał nasz Radomyś, Rynek, to nigdy nie uwierzył. Ja sam w najśmielszych, nawet chociaż jestem optymistą, no nie podjąłbym się takiego stwierdzenia, że za 10 lat będzie tak ta gmina wyglądała, jak teraz wygląda. Naprawdę nasze miejscowości na tle innych w kraju wyglądają wspaniale. To świadczy o gospodarności mieszkańców, ale myślę, że i gmina wychodzi tutaj naprzeciw. Mamy piękne miejscowości, naprawdę piękne miejscowości, piękne sołectwo. W związku z tym dziękuję bardzo i myślę, że o ewentualnych planach, zamierzeniach porozmawiamy sobie przy najbliższej okazji, przy naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.